Cześć wszystkim! Dziś porozmawiamy o stosowaniu sterowań pneumatycznych w układach hydraulicznych do wywrotu. Wiem, że brzmi to strasznie, ale spokojnie. Nie będę się zagłębiać w skomplikowane technicznie szczegóły. Skupimy się na tym, co najważniejsze. No to zaczynajmy. Na początek suchar. Żarcik o sterowaniach. Dlaczego sterowanie pneumatyczne do wywrotu nie może być w związku? Bo zawsze puszcza powietrze. Sterowanie pneumatyczne posiada trzy położenia pracy. W pozycji środkowej joysticka sterowanie nie podaje ciśnienia i jest to pozycja neutralna. Pozycja kiprowania, czyli podnoszenia skrzyni. Sterowanie podaje ciśnienie na suwak na zaworze, otwierając przepływ oleju do siłownika. Pozycja opuszczania skrzyni wywrotu. Sterowanie podaje ciśnienie na suwak zaworu hydraulicznego, otwierając przelew, wskutek czego olej może powrócić do zbiornika. No i chuj. Drodzy hydraulicy, operatorzy, driverzy, chciałabym poruszyć dziś pewien temat, który może wydawać się błahy, ale może mieć poważne konsekwencje. Chodzi o to, czy warto zostawiać sterowanie w pozycji opuszczania skrzyni. Pozostawienie na dłuższy czas sterowania w pozycji opuszczania powoduje, że olej może swobodnie przepływać przez zawór między siłownikiem a zbiornikiem. To może prowadzić do zaciągania powietrza do układu przez uszczelnienia siłownika. W efekcie olej się pieni, a powietrze zostaje uwięzione w siłowniku i w całym układzie. A jak wiecie, powietrze w układzie hydraulicznym to duży problem. Może powodować, że nasz układ będzie działać mniej wydajnie, a jego elementy będą się szybciej zużywać. W najgorszym przypadku może doprowadzić nawet do uszkodzenia i wymagać naprawy. Aspekt drugi, czyli jak nie zepsuć zaworu i sterowania. Sterowanie pneumatyczne to fajna sprawa, dzięki niemu szybko i łatwo można opuszczać i podnosić skrzynię wywrotu, ale jak to w życiu bywa, nawet używając najprostszej rzeczy, można zrobić sobie krzywdę. Otóż jeśli będziemy pozostawiać sterowanie w pozycji opuszczania przez cały czas, to możemy narazić sterownik i zawór na uszkodzenia. Bo jak to mówią, co za dużo, to niezdrowo. W pozycji opuszczania zarówno sterownik, jak i część pneumatyczna zaworu pozostają pod ciśnieniem. Może to skrócić ich żywotność. W najgorszym wypadku może dojść do ucieczki powietrza do zbiornika oleju. W efekcie olej będzie się pienił i będziemy mieli do czynienia z zapowietrzonym układem hydrauliki. Jak również może to doprowadzić do niepotrzebnych spadków ciśnienia pneumatycznego w całym układzie auta. Moi drodzy, nie warto ryzykować. Pamiętajcie, że sterowanie zawsze powinno być w pozycji neutralnej, kiedy nie używacie układu hydraulicznego. Okej, oto trzeci aspekt, dlaczego nie należy pozostawiać sterowania w pozycji opuszczania skrzyni wywrotu podczas jazdy samochodem. Jak to wygląda w praktyce? Otóż podczas jazdy po nierównościach ze sterownikiem pozostawionym w pozycji opuszczania siłownik hydrauliczny może się znacznie swobodniej wysuwać i poruszać, co może prowadzić do zmniejszenia jego żywotności, uszkodzenia uszczelnień, a tym samym uszkodzenia siłownika. Czyli co z tego wynika? Wynika, że jeśli nie chcemy uszkodzić układu lub zmniejszyć jego sprawności, to powinniśmy stosować sterowanie tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. A jak to zrobić? Po prostu wystarczy pamiętać, żeby wyłączać sterowanie, kiedy skrzynia wywrotu jest w pozycji opuszczonej. Sterowanie powinno zawsze być w pozycji neutralnej, kiedy układ do wywrotu odpoczywa. Oczywiście, jeśli zapomnimy, to nic się nie stanie. Nie martwcie się, ja też czasem zapominam, ale tylko wtedy, kiedy jestem już w domu i skrzynia wywrotu jest pusta. Układ nie zepsuje się od razu, ale lepiej nie ryzykować. Więc jeśli chcesz, żeby Twoje sterowanie pneumatyczne do wywrotu służyło Ci przez długie lata, to pamiętaj o tym, żeby wyłączać je, kiedy nie jest używane. Stay with me! To do zobaczenia w następny poniedziałek.
Ściskam Was cieplutko, Asia Pieprzyca.